Tytuł swojego referatu zatytułowałem Huta Pieniacka i inne miejsca pamięci narodowej. Walka o prawdę, walka o pamięć. Tytułem wstępu należy powiedzieć, że po wymordowaniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię Polaków na Wołyniu w 1943, a przypomnę, że zginęło co najmniej 60 tysięcy Polaków, spalonych zostało ponad 2 tysiące polskich wsi, kolonii, tam gdzie mieszkali Polacy. Na początku 1944 roku pożoga banderowska przesunęła się w kierunku południowym i objęła województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie oraz tę część województwa wołyńskiego, gdzie wcześniej nie było mordów, na przykład okolice Wiśniowca. Już w styczniu 1944 roku zbliżał się front ze wschodu. Słychać już było armaty. Przerażeni Polacy, którzy w wielu miejscowościach czekali poprawy swojej sytuacji, wyzwolenia, ocalenia. A tu też należy dodać, że na skutek działalności Sowietów, tych czterech wywózek, które są dosyć dobrze już opisane, na skutek poborów do Armii Czerwonej w latach 39-41, rozstrzeliwań więźniów, następnie za okupacji niemieckiej wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy, terrorze ze strony Niemców i policji ukraińskiej w służbie niemieckiej. Polacy na tych terenach byli pozbawieni inteligencji, działaczy społecznych, wojskowych. Podziemie zbrojne AK było bardzo słabe, zaś samoobrony posiadały o wiele za mało broni, amunicji i kadry dowódczej. Właśnie ten okres zbliżającego się frontu, wycofywanie się wojsk niemieckich i węgierskich, postanowili wykorzystać bojówki ukraińskie, sotnie skupione wokół Ołen-Upa, ale również do tego celu zniszczenia Polaków zaczęli wykorzystywać niemieckie formacje wojskowe, SS, niemal całkowicie składające się z młodych ochotników ukraińskich. Tu mam na myśli 14. Dywizję SS Galicję. Cele i zamiary ukraińskich nacjonalistów w całej pełni oddaje tajna dyrektywa Terytorialnego Dowództwa Ukraińskiej Powstańczej Armii z czerwca 1943 roku. Cytuję. Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. W ślad za eksterminacją ludności polskiej szła akcja usuwania materialnych przejawów tej obecności w myśl rozkazu OUN z 9 lutego 1944 roku. Cytuję. Likwidować ślady polskości, zniszczyć wszystkie ściany kościołów i innych polskich budynków kultowych, zniszczyć drzewa przy zabudowaniach tak, aby nie pozostały nawet ślady, że tam kiedykolwiek ktoś żył, ale nie niszczyć drzew owocowych przy drogach. Do 21 listopada 1944 roku zniszczyć wszystkie polskie chaty, w których poprzednio mieszkali Polacy. Zwraca się uwagę raz jeszcze na to, że jeżeli cokolwiek polskiego pozostanie, to Polacy będą mieli pretensje do naszych ziem. Postój 9 luty 1944. Koniec cytatu. Proszę Państwa, ta dyrektywa nie mówi o mordowaniu, mówi tylko o mordowaniu mężczyzn w wieku 16-60 lat. W rzeczywistości mordowano wszystkich, kobiety, mężczyzn, dzieci, starców, osoby duchowne. Proszę Państwa, nie ma czasu, żeby, bo szerzej o Hucie Pieniackiej będzie mówił ksiądz Tadeusz. Ja tylko powiem, bo chcę jeszcze Państwu pokazać coś, czego wiem, że ksiądz Tadeusz
nie powie czy nie pokaże. Chcemy się uzupełnić. Tylko powiem, że ta zbrodnia ludobójstwa pochłonęła według obliczeń pani Ewy Siemaszko z terenu województwa wołyńskiego 60 tysięcy Polaków, województwo lwowskie około 25 tysięcy Polaków, województwo stanisławowskie 18 tysięcy Polaków, województwo tarnopolskie 28 tysięcy Polaków. Te badania nie są jeszcze zakończone. W dalszym ciągu są nowe dokumenty, nowe relacje. Ta liczba rośnie. Na dzień dzisiejszy mamy udokumentowanych co najmniej 131 tysięcy zamordowanych Polaków tylko w tych czterech województwach. Osobne pytanie, gdzie spoczywają Polacy, gdzie leżą, jak są upamiętnieni. Zobaczymy to na slajdach. Ale już teraz chciałem bardzo gorąco podziękować Stowarzyszeniu Huta Pieniacka i tutaj na ręce, Małgosiu, na twoje ręce, pana Franciszka, bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że walczycie o prawdę, walczycie o pamięć. To, co pan minister przy grobie nieznanego żołnierza mówił, że zachowujemy to, że zachowujecie to. Chciałem podziękować bardzo serdecznie Szczepanowi Siekierce za to, co robicie panu Komańskiemu, panu Bulzackiemu i świętej pamięci, ale za to, co robi Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich. Za te trzy wielkie tomy poświęcone właśnie poszczególnym województwom. Za te setki, tysiące nazwisk, relacji, zdjęć, dokumentów. Wspomniałem już Ewę Siemaszko. Jej praca i praca jej taty, gigantyczna rzecz, gigantyczny wysiłek. Widzę tutaj jeszcze cały szereg innych osób. Wybaczcie, że nie będę wymieniał wszystkich, ale bardzo serdecznie wam dziękuję za to, co robicie za, na rzecz prawdy i pamięci. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę państwa, przejdziemy do slajdów. To, co widzimy na tym slajdzie. Będę musiał obsługiwać laptopa i to, co widzimy, to jest obraz, który wszyscy żeśmy zapamiętali, gdy 8 lipca 2018 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda składa kwiaty w łanie pszenicy. To jest miejscowość koło Ołyki, Kolonia Dobra. To tam zginęło około 60 Polaków i do dnia dzisiejszego leżą gdzieś ich kości. Być może ten łan pszenicy właśnie wyrósł na tej polskiej krwi, na tych polskich kościach. Zdjęcie bardzo symboliczne, oddaje właściwie rzeczywistość, bo takich miejsc, proszę państwa, na Wołyniu będziemy mieli około 2000 i takich miejsc w województwie lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim będziemy mieli kolejnych około 2000 miejsc. Na dzień dzisiejszy tworzymy taką mapę miejsc pamięci, mapę miejsc grobów, jam grobowych, mogił pojedynczych i zbiorowych. Proszę państwa, dobrze znane zdjęcie Huta Pieniacka, pomnik, którego już nie ma. Pomnik wysadzony 2 lata temu, na którym ten obecny, wybudowany przez społeczność ukraińską, władze ukraińskie, według twierdzenia tych samych władz jest nielegalny. W świetle prawa ukraińskiego, tak twierdzi Światosław Szeremeta. Co jest ważne, tutaj, na tym pomniku, to jest niezwykle istotne, jest zaledwie kilka pomników, gdzie chociaż niepełny jest ten napis, ale jest to słowo zamordowanych 28 roku, 44 roku. Chociaż nie ma sprawców, ale jest to słowo zamordowanych. Jak zobaczymy,
na pozostałych tych słów nie ma, a jeżeli były, będą wydrapywane, wystukiwane, niszczone, skuwane. To jest otoczenie tego pomnika. To tutaj będziemy, myślę, że szukali mogił mieszkańców zamordowanych w Hucie Pieniackiej. No i taki materialny tam Maryja, która na tym cokole przetrwała, myślę, że będzie też nam błogosławić. Proszę Państwa, ten krzyż z tym napisem stoi już od 15 lat. Od 14 lat, 15 rok. Dopiero kilka dni temu minister pan Cichocki zaprotestował przeciwko temu napisowi, który jest. Zakatowanych polskimi szowinistami. To jest bulwersujące. Osoby, które zginęły być może z rąk polskich. 20 kilometrów od Huty Pieniackiej nagle staje ten pomnik tutaj i bez komentarza. Myślę, że tutaj szkoda czasu, żeby omawiać, ale proszę Państwa, ja pokażę Państwu, takich pomników jest więcej. Ta z kolei tablica, to upamiętnienie w trzech językach. Też nie będę szerzej o tym mówił. Rok temu pan profesor Krzysztof Szwagrzyk informował, mówił do mediów, jak rażące, jak bulwersujące są te napisy o właśnie mordowaniu w nieludzki sposób żołnierzy niemieckich. Proszę Państwa, Huta Pieniacka to nie jest jedyne miejsce, gdzie dokonano zbrodni na Polakach przez te same formacje. Ten sam czwarty pułk SS z dywizji Galicjen, który mordował mieszkańców Huty Pieniackiej, kilkanaście dni później, 12 marca 1944 roku, zamordował około 400 Polaków w Podkamieniu. To jest upamiętnienie na kwaterze, gdzie myślę, że jest część Polaków pochowanych, bo do końca nie wiemy. Nikt nie robił badań, nikt nie robił poszukiwań, ekshumacji. Niektórzy mówią, że do dnia dzisiejszego w studni na terenie klasztoru znajdują się szczątki Polaków zamordowanych wtedy. Proszę zwrócić uwagę na napis, bardzo, bardzo taki lakoniczny. Pamięci mieszkańców Podkamienia i okolic, którzy zginęli w marcu 1944 roku. Od bomby, w pożarze, w wypadku samochodowym. Kilkaset osób. Nie ma sprawcy, nie ma nic więcej. To jest ta Podolska Częstochowa, klasztor, kościół i klasztor ojców dominikanów. To tutaj, między innymi z Wołynia, ksiądz Stanisław Jałkowski razem z parafianami z Poczajowa ukryli się, sądząc, że tutaj znajdą ocalenie. Nie znaleźli. Proszę Państwa, na terenie tego klasztoru, tego kościoła nie ma żadnej tablicy informującej o tym, że zginęło tutaj 12 marca kilkuset Polaków, łącznie z księżmi i zakonnikami. Widać ślady jeszcze po kulach. Nie wiem, czy one jeszcze są do dzisiaj, bo w tej chwili tam trwa remont. Proszę Państwa, kolejna miejscowość, Palikrowy. Ten sam czwarty pułk policji SS, ta sama Sotnia UPA, która mordowała Polaków w Podkamieniu, w Hucie Pieniackiej, 12 marca 1944 w Palikrowach, 365 osób. To tutaj dochodziło do dantejskich scen rozdzielania osób z małżeństw mieszanych. I największa tragedia. Rodzice mieli wybrać, czy dziecko jest Ukraińcem, czy dziecko jest Polakiem z rodzin mieszanych, polsko-ukraińskich. Straszna rzecz. Upamiętnienie współczesne, jeszcze wcześniejsze z czasów radzieckich. I to jest niedokończone upamiętnienie na mogile, na terenie cmentarza w miejscowości Palikrowy. Pomnik już zaczyna powoli się rozlatywać. Nigdy nie został dokończony. Jak widzimy, ta taśma spinająca, bo te płyty zaczynają odpadać. Tu nawet nie wyciągnięto drewnianych
tych podpór, na których ten pomnik usadowiono, tutaj rosną chaszcze, tu jest zbiorowa mogiła tych 365. Pomnik nigdy nie był poświęcony, nie jest dokończony. Proszę Państwa, Kuropatniki, województwo tarnopolskie, zbiorowa mogiła co najmniej 24 Polaków zamordowanych przez UPA w nocy z 3 na 4 kwietnia 1944. O tutaj jest ta mogiła. Tutaj leżą. Być może tu, ale pokazują nam to miejsce. To jest, Chodaczków, wielki kościół zniszczony, zburzony, ale tuż koło kościoła znajduje się zbiorowa mogiła. Również tutaj zamordowano co najmniej 862 Polaków, leżą tutaj w tej mogile. Zamordowali ich żołnierze SS Galicjen, a upamiętnienie jest następujące. Tu spoczywa około 300 osób rozstrzelanych przez niemieckich, faszystowskich grabieżców w 1944 roku. Tyle. 300 z 862. Pan Szczepan Siekierka w swojej książce podaje nazwiska. 862 osoby jest upamiętnionych. Bardzo skromnie, jeszcze z czasów sowieckich, 300 osób. Proszę Państwa, miejscowość Wołoszcza. To jest cmentarz parafialny. Zbiorowa mogiła około 60 Polaków zamordowanych przez UPA w kwietniu 1944 roku. Tu leżą. To są pokrzywy. Krzak jakiś, kaliny wyrósł. 60 osób. Proszę Państwa, następna miejscowość. Dorżów. Kościół zdewastowany w maju. W maju 1944 roku UPA zamordowała w tym kościele 65 Polaków, głównie kobiety, starcy i dzieci, w tym 3 siostry zakonne. Nie ma żadnego upamiętnienia. Na cmentarzu nawet nie wiemy, czy w ogóle są pochowani na cmentarzu, czy gdzieś w jakichś rowach, krzakach. Kościół był używany później jako magazyn nawozów dla miejscowego kołchozu. Proszę Państwa, przejdę. Tu mamy Berezowicę Małą, upamiętnioną, jak widać napis, jest to słowo zamordowanych też, ale chcę powiedzieć Państwu o jednej rzeczy. Było to możliwe, to był taki krótki okres, taka krótka odwilż, gdy świętej pamięci Andrzej Przewoźnik miał partnera po drugiej stronie, który godził się na pewne rzeczy tytułem pewnego takiego, można powiedzieć, wzajemnego porozumienia. I to był bardzo krótki okres, bardzo krótki okres. Powstało kilka upamiętnień. Później już niestety nie było to możliwe. Tu mamy, tak jak na tym napisie, zamordowani 23 luty 44. Kolejne upamiętnienie, Ichrowica. Wigilia 1944 roku, gdy Polacy siadają do Wigilii, łamią się opłatkiem, UPA napada, morduje, ginie ksiądz Szczepankiewicz. I proszę Państwa, też udało się wtedy ten napis zamordowanych, ale ktoś go systematycznie skuwa, jest wykuwany, jest niszczony. Proszę Państwa, przejdę do Wołynia. Pozwólcie, że też o paru rzeczach, bo ja się cieszę, że po raz pierwszy mamy możliwość mówienia na konferencji szerzej, że nie tylko Wołyń, bo ten Wołyń jest już w literaturze przedmiotów, w konferencjach, nawet w uroczystościach, bardzo szeroko mówimy o Wołyniu i bardzo dobrze. Ale pamiętajmy, nie tylko Wołyń, Małopolska Wschodnia, Lwowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie. Ale teraz sięgnę celowo, żeby pokazać pierwszy mord pierwszej sotni UPA w kolonii Parośla. Zginęło 8 lutego 43, co najmniej 173 osoby. Proszę Państwa, głośno mówię, pytanie, czy te szczątki ludzkie, które tutaj spoczywają, gdzieś, tak, to jest, ta mogiła jest w lesie. Praktycznie
są 2-3 miesiące w roku, gdzie można tam dojechać, jak jest bardzo sucho. Tą drogą można przejechać. Jak się ma samochód jeszcze z napędem na 4 koła i wysoki, można dojechać do tego lasu, do tej mogiły. Ta mogiła jest poza zasięgiem osób, które by chciały odwiedzić. Czy należałoby pomyśleć może, czy nie dokonać ekshumacji i przenieść tych szczątków w godne bardziej miejsce, gdzie mogłyby odbierać zasłużoną modlitwę. Proszę Państwa, dla mnie zdjęcie niesamowite. To jest miejscowość Kustycze, właściwie Kustycze Las. Pani Janina Gruszka szuka mogiły swojego wujka, Witolda Dobrowolskiego, który zginął 8 lipca 1944 roku. Towarzyszył Zygmuntowi Rumlowi i Krzysztofowi Markiewiczowi. To są ci delegaci rządu polskiego, którzy pojechali na rozmowy z UPA. To są ci rozerwani końmi. W tym lesie, jak powiedziano nam, są gdzieś szczątki około 100 Polaków. Próżno szukać tam krzyża, jakiegokolwiek znaku. Gdzieś tam obok kopalnia piasku, być może już te szczątki zostały wywiezione gdzieś. Nie wiemy. Małe Chołoby, powiat Kamień Koszyrski. Ten krzyż leżał, znalazłem jakiś kawałek drutu, przywiązałem go tutaj do spróchniały krzyż, do tej akacji. Pod tą akacją leży dwóch kapłanów zamordowanych przez policję ukraińską w kwietniu 1943 roku, ksiądz Józef Szostak i brat Piotr Mojsiejonek. Od 2 lat kuria biskupia w Łódzku za pośrednictwem IPN-u stara się o ekshumację i przeniesienie tych szczątków dwóch kapłanów, kapłana i brata zakonnego do Kamienia Koszyrskiego, żeby godnie pochować na cmentarzu rzymskokatolickim. Proszę Państwa, tu na tym, to jest Ołyka, cmentarz rzymskokatolicki, obok, 10 metrów obok, prezydent Rzeczypospolitej właśnie miał przemowę, były składane wieńce, a tutaj pod tym murem, o tutaj, jest zbiorowa mogiła, pojedyncze mogiły, ale tutaj zostało zakopanych pod koniec grudnia 1943, na początku stycznia 1944 roku około 100 Polaków i kilkunastu Żydów. Orzeszyna. Tu gdzieś w tym lesie jest zbiorowa mogiła 306 osób, które zostały zamordowane 11 lipca 1943 roku. Ostrówki. Chcę zwrócić uwagę, że pomnik niedokończony. Przerwano budowę tego pomnika, dlatego że strona polska chciała, żeby znalazły się tablice po jednej stronie i po drugiej stronie z nazwiskami 1050 osób zamordowanych. 475 osób z Ostrówek, 575 osób z Woli Ostrowieckiej. Strona ukraińska się nie zgodziła na to. Pomnik jest niedokończony, ktoś wyrwał orła. Napis bardzo lakoniczny, też nie ma sprawców, jest tylko pamięci mieszkańców, którzy zginęli 30 sierpnia 1943 roku. Kisielin, zdjęcie bardzo dobrze znane, to właśnie w tym Kisielinie, w tym kościele i w tej plebanii, o tutaj bronili się Polacy cegłami, kaflami, odpierali atak banderowskiej sotni świetnie uzbrojonej, ale wierząc zapewnieniom UPA, 80 osób wyszło z kościoła. Zostali zamordowani, rozstrzelani i leżą tutaj koło kościoła, leżą w tym miejscu. To tak wygląda upamiętnienie, bardzo skromne, postawione przez rodziny zamordowanych, głównie przez Sławosza Włodzimierza Dębskiego. I ten napis. Tutaj pochowane gromadiany polskie nacjonalisty, jak i zaginęły, tragiczno zaginęły 11 lipca 1943. Poryck, niedaleko, 11 lipca 1943. Proszę Państwa, pomnik zbudowany w czasach radzieckich jeszcze został, tutaj zginęli, tak? To jest pamięci mieszkańców, a tu był napis, z czyich rąk i kiedy. To zostało skute, te napisy zostały skute, tu nie ma tych napisów. Podobnie jak w 2003 roku
gdy na cmentarzu była uroczystość z racji 60. rocznicy zbrodni w Porycku z udziałem dwóch prezydentów, Kuczmy i Kwaśniewskiego, przygotowywano pomnik, ale już wykuto, skuto napisy słowo zamordowanych. Nie ma. Jest tylko 11 lipca. Nie ma słowa zamordowanych. Proszę Państwa, Wiśniowiec. Wiśniowiec stary. Kościół w ruinie, na którym rosną drzewa. W tym kościele, przypomnę, 21 lutego 1944 roku banderowcy napadli, wojska niemieckie i węgierskie się wycofały, banderowcy napadli w Wiśniowcu Starym na kościół, gdzie około 300 Polaków było, wymordowano wszystkich. Ruiny kościoła, tam jeszcze strach wchodzić, bo te cegły w każdej chwili mogą spaść, ale dzieci, które tam się bawią, mówią, że kości ludzkie są i że w podziemiach, w kryptach są tysiące ludzkich kości. Jest jedna taka wersja, że zaraz po wejściu Sowietów szczątki ludzkie zostały wrzucone do podziemi kościoła, być może one znajdują się w dalszym ciągu tam. Proszę Państwa, Wiśniowiec Nowy. To są budynki klasztoru ojców karmelitów bosych. Sam klasztor został zburzony, wypalony przez banderowców, a następnie przez władze radzieckie rozebrany. I w tym klasztorze 21 lutego 1944 roku zginęło około 300 Polaków. Ich ciała, szczątki w kwietniu, kilka miesięcy po już, jak weszli Sowieci, przeniesiono na cmentarz i pochowano na cmentarzu w Wiśniowcu Nowym, tu gdzie obecnie rosną krzaki. To jest piękny, potężny z XVIII wieku pomnik wiśniowieckich. A ta droga biegnie przez cmentarz do tych gospodarstw. Po prawej stronie widzimy, to jest też na cmentarzu, kopiec chwały UPA z takim napisem: wieczna pamięć, sława herojom, żertwom komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w czerwono-czarnych barwach. Janowa Dolina. Wielki Piątek. 1943 roku, 21-22 kwiecień, zginęło 600, co najmniej 600 Polaków, kobiet, mężczyzn, kobiet, dzieci. Jest tam w tej chwili upamiętnienie, ale w centrum wsi jest takie upamiętnienie. Nie wiem, czy będzie to niestety słabo, ale proszę mi uwierzyć, że to dotyczy, napis jest mniej więcej taki, że 21-22 kwietnia 1943 roku są wymienione sotnie, które zniszczyły jedną z największych baz polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. Taki jest napis. Polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. Jedną z największych baz. Wypalone osiedle, ludność cywilna. Memoriał pierwszej ukraińskiej dywizji Hałyczyna Ukraińskiej Nacjonalnej Armii. To są brody. Tak wygląda upamiętnione groby żołnierzy z tej dywizji. A w Równem mamy pomnik, olbrzymi pomnik kata Wołynia Kłyma Sawura z napisem: w 60. rocznicę dowódcy UPA Kłymo Sawuru, Dmitrij Kłaczkiewski i tak dalej, sława Ukrainy. Proszę Państwa, chcę pokazać polską pamięć, polskie upamiętnienia i ukraińską pamięć, ukraińskie upamiętnienia. Proszę Państwa, w 2013 roku organizowaliśmy ekshumację mieszkańców kolonii Gaj. Zginęło wtedy około 600 Polaków. Mam nazwiska 320 osób, które zginęły. Dostaliśmy zgodę i odkopujemy, pracujemy w dawnej strzelnicy, gdzie złożono szczątki
złożono, wrzucono te szczątki tych zamordowanych osób. I co się okazuje, że w środku tej strzelnicy, w środku tego dołu śmierci, ktoś zadał sobie duży trud, żeby przywieźć, obliczamy co najmniej dwie furmanki, bo tam nie da się dojechać inaczej, dwie furmanki śmieci, różnych śmieci. To było celowe działanie. Chodziło o sprofanowanie, celowe sprofanowanie tego miejsca, świętego dla nas. Rozkopane zostały te miejsca. I co znajdujemy? Ano znajdujemy, tych wanien były dwie. Tu mamy resztki roweru, jakieś buty, folia, szkła, kafle. Bóg wie co jeszcze. Dwa wózki dziecięce. Szczątki w nieładzie, rozkopane, poniszczone, pocięte szpadlami. No jak się kopie taki dół, no to, proszę Państwa, brakuje później tych kończyn, które zostały, nie wiadomo, czy w ogóle nie gdzieś wyrzucone. To tak wygląda liczenie przez różne metody. 81 osób, co najmniej 81 osób. Pogrzeb. Proszę Państwa, tu mamy i władze też ukraińskie, i miejscową ludność, miejscowa ludność, ale to zdjęcie celowo Państwu pokazuję, bo chcę jeden przykład podać, niesamowity przykład. W czasie tego pogrzebu, właściwie tuż przed, odnalazła się pani Hania, dziecko, które 30 sierpnia 1943 roku w Gaju miało półtora roku, może rok, ona nie wie, ona nie pamięta. Dwa dni po wymordowaniu Polaków miejscowi Ukraińcy zostali siłą wypędzeni do zakopywania polskich trupów. I w jednym z gospodarstw znaleźli dwie starsze osoby, dziecko małe oraz roczną Hanię, która siedziała, miała w ręku kawałek chleba, nic nie mówiła, nie płakała. Któryś powiedział, zabij ją szpadlem. Laszka. Nikt nie miał sumienia, żeby zabić dziecko szpadlem. Wzięli ją, wsadzili na wóz, zawieźli do wsi, do Kaszówki. Zawieźli do rodziny, która nie miała dzieci. I mówią, że przywieźli. Ta rodzina wychowała ją jak swoje dziecko. Pod koniec życia matki, ona się dowiedziała, że ona jest, chociaż się domyślała, bo dzieci ukraińskie przezywały ją Laszka, dokuczały jej, ale przeżyła. I ona szuka, być może, ona mówi, być może w tych trumnach są kości moich rodziców, może mojego brata, może szukamy, być może nikt nie przeżył z jej rodziny. Proszę Państwa, sprawiedliwy Ukrainiec, Michajło Potocki, to on uratował moją babcię, Franciszkę Popek. Z narażeniem, jego ojciec, Iwan Potocki, z narażeniem swojego życia, życia całej rodziny, uratował moją babcię. Ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali, często ginęli za to, że pomagali, za to, że ratowali. Pamiętajmy też o nich. To jest mocno spóźnione. Do dnia dzisiejszego żaden z tych sprawiedliwych Ukraińców w żaden sposób nie został uhonorowany. Proszę Państwa, i to ostatni slajd. To jest miejscowość Uchrynkowce, dawny cmentarz parafialny, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła, gdzieś tutaj, 150 osób, Polaków zamordowanych ostatniego dnia roku, 31 grudnia 1944 i 1 stycznia 1945 przez UPA, w Nowy Rok. 150 osób. Tak wygląda upamiętnienie. Proszę Państwa, udało się zrobić też to zdjęcie, jest ta tęcza. Ja wiem, że tęcza teraz kojarzy się z LGBT, ale ja mam inne skojarzenie. Od razu mam, bardzo się ucieszyłem, że jest ta tęcza. Udało mi się zrobić takie zdjęcie z tęczą, dlatego że w Starym Testamencie jest, tęcza jest symbolem przymierza Boga z ludźmi. Proszę Państwa, ja chcę zakończyć moje wystąpienie. Wybaczcie, że trochę wymusiliśmy na księdzu Tadeuszu, że będę mówił pierwszy, ale za chwilę mam autobus, już bilet wykupiony do Lublina.
ale chciałem, żeby ta tęcza była takim znakiem przymierza Polaków i Ukraińców. Dziękuję.